Druk numer... Łona, ale ładna, ale to właśnie. No właśnie. Ale tak, panie radni... Druk numer 528, projekt zarządu. W sprawie WPF-u i tu mamy w paragrafie pierwszym następujące tej korekty. Budowa miejsc parkingowych przy ulicy Miechowity 15 w Krakowie. Tu poprawiamy, wpisujemy kwotę 328 tysięcy. W następnym punkcie budowa miejsc parkingowych przy Sięgaczu ulicy Jalickiego od ulicy Ugorek do ulicy Jalickiego 1A w Krakowie i wpisujemy tej kwotę na 2014 31 tysięcy na dokumentację, 2015 238 tysięcy na realizację zadania. Tak, tutaj mamy jeszcze autokorekt, tutaj wykreślamy, że w paragrafie pierwszym pod drugą tabelką pan Sięgacz, Sięgacza nam się popisał, więc wykreślamy. Przy Sięgaczu ulicy Janickiego, to przy Sięgacza wykreślamy. Drugi trzeci tabelki na drugiej stronie przychodzi budowa integracyjnego w rejonie ulicy Majstera Liśnicznej. 2014 rozpoczęcie opracowania projektu budowlano-wykonawczego. Tu mieliśmy kwotę 40 tysięcy zadanie powierzonych w Dzień Broni Czerwonej w zakresie budowy i przebudowy ulicy gminnej wraz z oświetleniem. Na rozpoczęcie opracowania projektu budowa wykonawczego 5 tysięcy złotych na zadania powierzone Dzień Trzeciej Broni Czerwonej w zakresie budowy i przebudowy ulic gminnych wraz z oświetleniem. Tak, tu mamy pieniądze, one tam były zapisane w następnej tam uchwale kwotą 40 tysięcy z inspektorem z CIPiD-u rozmawiałem, który tłumaczył nam, że wystarczy nam, bo to są pieniądze akurat z nieszczęsnych niepełnosprawnych i 5 tysięcy na dokumentację nam powinno wystarczyć. 35 tysięcy przesyłamy na inne zadania. No w roku zeszłym, w 2013 mieliśmy problemy z realizacją zadań właśnie z tych pieniędzy, więc chcemy na początku roku zrobić tak korekty, aby te pieniądze nam nie poprzepadały. Tu mamy na następnych arkuszach załącznik do uchwał i tu mamy WPF nasz, brzmi następująco. Punkt pierwszy, budowa miejsc parkingowych przy ulicy Kwartowej w Krakowie jest bez zmian. Budowa miejsc parkingowych przy ulicy Miechowicy 15 w Krakowie. I tu mamy, nie wykreślam lat 2013, gdyż tak abyśmy dalej mieli w dokumentach, że to było finansowane. W roku 2013, w roku 2014 to jest realizacja tego zadania 328 tysięcy. Punkt trzeci, rozbudowa ulicy Błotkowica. Tu mamy wyszczególnione wszystkie kwoty, jakie są na to wydatkowane i tu zapewne pan radny Rafał Miśl, jak przed sesją miał pytania, to pewnie będzie miał pytania do tego punktu. My musimy zapewnić te finansowania, to wyjaśniam, bo pieniądze są z dzielnicy przekazane jakby na badania i dokumentację dotyczące ulicy Włodkowica, ale zgodnie z ustaleniami musimy jakby zapewnić w WPF-ie po to, żeby nawet te dokumentacje były realizowane, zapewnili jakby realizację wykonania tego zadania. Tu myślę, że jest też jakby, nie wiem, dotyczy to pieniędzy, które nie my będziemy dofinansować, tylko Rada Miasta przeniesie, jeżeli będzie taka potrzeba realizacji tego zadania. Punkt czwarty, budowa integracyjnego ogródka jarzynarskiego w rejonie ulicy Majstera i ulicy Ślicznej. I tu mamy poprawa jakości życia mieszkańców, tu mamy właśnie niżej kwota 5 tysięcy na to zadanie. W roku 2014 realizowała dokumentację. W zakresie problematyki osób niepełnosprawnych 2015 tu mamy realizacja tego zadania i finansowanie macie Państwo wyszczególnione. Punkt piąty, zagospodarowanie terenu wraz z infrastrukturą sportową reakcesyjną w rejonie ulicy Powstańców i tu mamy kwoty, nie ściągamy jeszcze tych pieniędzy, gdyż nie ma jeszcze spisanych umów ani w tej sprawie jeszcze wprowadzonej dotyczącej 150 tysięcy finansowania przez spółdzielnię w Prolik Czerwony, więc to zostaje jeszcze w naszym WPF-ie. I tutaj
powinno być jeszcze poprawka, dajemy nie z jednika, tylko szóstka. Budowa miejsc parkingowych przysięgaczu, wykreślamy tego sięgacza, ulicy Jańskiego od Ugory do ulicy Jańskiego 1 na Krakowie. I tu mamy wyszczególnione opracowanie dokumentacji w roku 2014 i 2015 realizację zadania. Otwieram dyskusję. Kto to miał wykluczyć? Nie widzę. Przystąpmy. Tutaj jeszcze autopoprawką zarządu poza wymienioną i dajemy tutaj w punkcie 6 w załączniku cel zadania poprawa dostępności miejsc parkingowych na terenie osiedla Ugory. Dziękuję bardzo. Przystąpmy do procedowania druku 528 wraz z autopoprawką zarządu. Proszę bardzo, kto jest za, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Uchwała została podjęta. Druk numer 529, projekt zarządu w sprawie korekty zadań.